Pierwszy pośród 12, święty Piotr. To temat naszej. Dlaczego świętego Piotra Pan Jezus ustanowił pierwszym z apostołów? Dlaczego on stał się najważniejszy? Czy był wyjątkowy? Czy spośród grona 12 to najbardziej odpowiednim był święty Piotr? Popatrzmy, nawet z pójściem do samego końca z Panem Jezusem, czyli pod sam krzyż, poszedł święty Jan, nie Piotr. Dlaczego Szymon Piotr? Nad jeziorem Genezaret, nad jeziorem Tyberiackim, jeziorem Galilejskim, to wszystkie nazwy na określenie tego samego miejsca. Miejsce wyjątkowe, w Palestynie, w Izraelu. To jest jedyny oprócz rzeki Jordan, która zresztą przepływa przez jezioro Galilejskie, duży zbiornik słodkiej wody. Nad tym jeziorem Szymon Piotr, jeszcze wtedy Szymon, razem ze swoim bratem Andrzejem i z innymi współpracownikami, łowi ryby. Już skończyli połów, płukają sieci i Pan Jezus mówi do nich: pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Co oni robią? Co robi Szymon i Andrzej? Natychmiast zostawiają wszystko. Zostawiają i idą za nauczycielem. Natychmiast. Bez zbędnego kombinowania. Bez zastanawiania się. Tutaj byśmy powiedzieli, że decyzja Piotra i działanie Piotra było jak najbardziej odpowiednie, nawet i wyjątkowe. Bo natychmiast zostawił wszystko i poszedł za Panem Jezusem. Zobaczmy wydarzenie, gdy Pan Jezus przychodzi do apostołów, a robi to w wyjątkowy sposób. Przychodzi do nich, krocząc po jeziorze. I wtedy, co robią apostołowie? Apostołowie są przestraszeni, apostołowie krzyczą, bo myślą, że to zjawa. A Jezus mówi do nich: nie bójcie się, to ja jestem. Piotr chce sprawdzić, bo mówi do Jezusa: Panie, jeśli to Ty jesteś, to powiedz mi, żebym przyszedł do Ciebie. A Pan Jezus co robi? Chodź, chodź Piotrze. Piotr wychodzi z łodzi, idzie po jeziorze, dochodzi do Jezusa i co się dzieje? Wiaterek zawiał. Piotr zaczyna tonąć. I krzyczy: Panie, ratuj mnie. Jezus wyciąga rękę i wyciąga Piotra i pyta go: czemu zwątpiłeś małej wiary? Przy wszelkich wątpliwościach naszej wiary, przy wszelkich trudnościach, to jest ta właściwa postawa. To właściwe zachowanie każdego z nas. Kolejna sytuacja, gdy Piotr gra pierwsze skrzypce, dzieje się pod Cezareą Filipową. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Czyli kim? Jezus pyta, kim ja jestem? Dla ludzi. I wtedy apostołowie zaczynają mówić. Jedni mówią, że jesteś Izajaszem, Jeremiaszem, Janem Chrzcicielem, albo jeszcze jakimś innym z proroków. A za kogo wy mnie uważacie? I wtedy od razu Piotr się wyrywa do odpowiedzi. Może to jest tak jak taki może prymus w klasie, tak? Że od razu ja, to od razu znam odpowiedź, tak? Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. A Pan Jezus mówi do niego:
to nie ciało i krew, czyli nie twoja natura, ale Ojciec w niebie ci to objawił. Od Boga to jest. Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce, na tej skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. A co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I dlatego jak widzimy obrazy czy figury świętego Piotra, to atrybutem są klucze. Pan Jezus już wyznacza Piotrowi zadanie. Czy on już rozumie, co to znaczy być skałą, co to znaczy być opoką? Bo za chwilę Pan Jezus mówi o swojej męce, o tym, że będzie wydany w ręce Żydów, że będzie ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Piotr bierze Jezusa na bok i mówi: Panie, broń Boże, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Pan Bóg widzi dalej, Pan Bóg widzi szerzej. I z największego zła Pan Bóg potrafi wyprowadzić największe dobro. Po czym była śmierć Chrystusa? Odrzucenie, wyszydzenie. No, to nie było coś dobrego. To było coś okropnego. To było zło. Bo ze złości przecież go wydali na śmierć. Ze złości go ukrzyżowali. A Pan Bóg wyprowadził dobro. Zmartwychwstanie, zbawienie, odkupienie. Dlatego wiele sytuacji, wiele rzeczy będziemy widzieć po jakimś czasie. Nie dzisiaj, nie jutro, może nie za rok, może za 10 lat. Nie wiemy kiedy, ale po Bożemu, patrzeć po Bożemu na wszystko, co nas spotyka. I podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus mówi do apostołów: jeden mnie zdradzi, ale wszyscy mnie opuścicie. Piotr: Panie, no ja nigdy, jestem najwierniejszy, nawet na śmierć pójdę z Tobą. A Pan Jezus mówi: nie, Piotrze, jeszcze tej nocy kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Po aresztowaniu Pana Jezusa przestraszył się. Już nie był taki odważny. Już boi się służącej, tych, którzy tam są, przy ognisku grzeją się. Ty jesteś jednym z nich. Nie wiem, o czym mówisz. Jesteś jednym z nich. Twoja mowa cię zdradza. Jesteś Galilejczykiem, mówisz inaczej. Twoja mowa cię zdradza. Nie znam tego człowieka. Nie, na pewno. Nie wiem, kto to jest. I zaczyna piać kogut. I kolejna sytuacja, która ma już miejsce po zmartwychwstaniu Chrystusa. I kobiety, które przyszły od grobu, powiedziały to, co im przekazał zmartwychwstały Chrystus. Powiedzcie moim uczniom, niech idą do Galilei. Tam mnie zobaczą. I gdzie poszli? Gdzie poszli w Galilei? Tam, gdzie się wszystko zaczęło. Nad jezioro galilejskie. Poszli i czekali. I Piotr mówi do apostołów: siedzimy i siedzimy, czekamy i czekamy. No, ja to idę łowić ryby. Apostołowie powiedzieli, że my idziemy z Tobą. Całą noc łowili. I gdy przybijają do brzegu, na brzegu stoi Chrystus. Pan Jezus mówi: wypłyń na głębie i zarzuć sieć w jezioro. Piotr mówi: całą noc łowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieci. I wyciągnęli tak mnóstwo ryb, że sieci się rwały. I Pan Jezus spożywa z nimi śniadanie. I wtedy podczas tego śniadania pyta Piotra,
Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie więcej aniżeli ci? Piotr odpowiada, tak, panie. Paś owce moje. Pyta go drugi raz, Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? No, tak, panie. Paś baranki moje. I po raz trzeci pyta go, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Zasmucił się Piotr, że trzeci raz mu to powiedział. I mówi, panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. To potrójne pytanie, że nawiązuje do tego potrójnego zaparcia się Piotra. To potrójne pytanie wynikało z tego, czy odpowiadam tak, jak powinienem, czy odpowiadam zgodnie z prawdą. To pytanie dotknęło serca. Dlatego się zasmucił. Odtąd ludzi będziesz łowił. Paś owce moje, paś baranki moje. Ty ze swej strony umacniaj w wierze braci. Czas na pracę domową. Ułóż modlitwę za Piotra naszych czasów. Za papieża Franciszka.